Pytanie na śniadanie trwa, także mamy dyżury, ponieważ to wszystko tak nagle się wydarzyło, więc akurat z Piotrem, z moim partnerem tutaj śniadaniowym, mamy oddzielne terminy wakacyjne, bo Piotr ma wakacje z żoną w lipcu. My zawsze z mężem sierpniowo, bo zawsze łączymy naszą rocznicę ślubu z urodzinami męża, więc zawsze wtedy, w sierpniu. Także będą to jakieś roszady. A gdzie, jaki kierunek? Na pewno na moment chociaż musimy wskoczyć do domu, czyli będzie to Gruzja, Tbilisi. Ale marzy nam się Korea, ponieważ od jakiegoś czasu bardzo się interesujemy właśnie dalekim wschodem. Tylko wszyscy mówią, żeby jednak nie wakacje, żeby bardziej, kiedy wiśnia kwitnie, czyli żeby to był kwiecień, maj. Także chyba to przełożymy. No musimy zadecydować. Myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy musimy zadecydować, gdzie ten sierpień, gdzie te dwa tygodnie spędzimy. Ale na pewno będzie to eksploracja, bo my niespokojne dusze, więc jakieś takie, na pewno nie plażing. A ta Korea skąd się wzięła? Korea. Wydaje mi się, że to wzięło się, uwaga, nie wiem, czy to powinnam się odkryć, ale zaczynam czytać książki koreańskich autorów. Potem wciągnęłam się w rozmaite koreańskie dramy, które są na pewnej platformie. Szczególnie jakoś trafiły mi się kostiumowe o historii, na przykład właśnie My Country, gdzie to właśnie wszystko to jest wytłumaczone, rozdział, taka piękna symbolika, kultura, stroje i właśnie Gamsamnida. No tak mi się to podobało. Zaczęłam coraz bardziej w to wchodzić. Od roku tak staram się. Mam takie oko i ucho wyczulone. Nawet tutaj, kiedy mieliśmy w studiu pytania na śniadanie, mieliśmy dwóch pianistów z Korei właśnie południowej. Ja byłam tak szczęśliwa, jak oni tu przyjechali, nie wiedzieli, dlaczego ta prowadząca ma taki entuzjazm i dlaczego do niej gada Hadzia, Amsamnida, właśnie te wszystkie historie, które znam, bardzo się śmiali. Stwierdzili, że widać, że oglądam koreańskie dramy, a nie jest to koreański prawdziwy, który się posługują, tylko rzeczywiście z jakiegoś tam Królestwa Joseonu. Ale no, mam to w głowie, także myślę, że do tej Korei dotrę.